Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się drugi już raz w grze Two Point Campus. No i tak, dziś na wstępie powiem tyle, że chciałbym pokazać coś bardzo, bardzo ciekawego, co zauważyłem, przeglądając sobie to przez przypadek. Nie chodzi tu o czesne, czy to, że możemy decydować, ile osób ma być na kursie, czy coś, nie. Chodzi też o wymagania kursu, które potem tu ma coraz więcej takich elementów, które mogą być ciekawe. Ani o informacje studenckie. Otóż nie to. Otóż właśnie nie tak. Teraz wiem, że się plączę, ale jesteśmy właśnie w tym, co jest najważniejsze. Przegląd kursu. Zajęcia. Takie piękne nazwy tu znalazłem. Że, no. Stwierdziłem, że muszę wam to pokazać. Mus to mus, a więc bąble. Nie ma dymu bez nauki. Ser i petardy. Przepraszam, ser i petardy. Wyciągnij odczynniki z lakmusa? Wyciągnij odczynniki z lakmusa, nie rozumiem. Potem dalej. Nauki aspołeczne. Reakcje równe i odwrotne. Wymyślenie koła na nowo. Czy przybierz klasyka? Często i gęsto warsztaty z higieny badania matematerią. Hiperliliowy. Czy to nowy ultrafiolet? Zostaw mi trochę, jak się podzielić atomem. Piękne po prostu. Jak to się nazywa nazwy. Tutaj jeszcze nie zobaczyłem, jeśli chodzi o wirtualną normalność, ale tak. Wiedzieć i wierzyć to nie to samo. Prawda czy fałsz? Jak je odróżnić? Od potknięcia do upadku. Bezpieczeństwo i higiena VR. Jeśli coś nie istnieje, nie skrzywdź się. Nie śpię. Świadome śnienie na jawie. Podbij wirtualny świat. Czynienie rzeczy niebieskimi. Edycja rzeczywistości. Hiperrzeczywistość. To naprawdę prawdziwe. Kto to widział? Rzeczywistość czy fikcja? Piękne po prostu nazwy. Podoba mi się to. I tak, powiem szczerze, siadłem sobie do tego dosyć późnym wieczorkiem, więc mogę nie być jakoś szczególnie rozemocjonowany, ale mniejsza z tym. Dam radę. Ogarniemy to jakoś. A póki co budujmy laboratorium VR, które będzie tutaj. Takie ładne. I tak, stacja VR-ów. Powiedzmy, że trochę bardziej rozbudowana i zaawansowana niż to, co miałem do tej pory. Może nie tyle co u siebie, co na uniwersytecie, na którym ja sam studiuję. Ale tak, i tak fajne, ładne. O, idealne, dobra. O, tak to zrobimy. I ile? Przepraszam bardzo, ile tego potrzebuję? Zostawię do VR, czy ktoś zostawił swoje gogle. Nie ma miejsca, to dobra, tutaj niech stoją. To jest tak, sprzęt do dezynfekcji musi być i przy wejściu z jednej i z drugiej strony. Wdzięczny, gdyby chciał się to przykleić też od tej, ale nie chcę, więc trudno. Kosz do śmieci, bo jak wiadomo, no potrzebne wszędzie. No i w rogu albo gdzieś, jeśli bym znalazł miejsce. Aktusik. Dobra. Nasza salka jest gotowa. Tu będę musiał uczyć wirtualnej rzeczywistości. Czy normalności. Jak zwał, tak zwał. W ogóle patrzcie, jakie science fiction na drzwi. Podoba mi się. I tak. Poziom budynku. Nie rozumiem do końca. Wystrój inne rzeczy. Dobra, mniejsza. Mniejsza większość, większa o mniejszość. I co tu mamy? Mowa motywacyjna. Bierzemy wirtualną normalność, oczywiście, od Sebastiana Przystoniniaka, który porusza się wolniej niż większość, niestety, i oznacza się żywitną higieną, więc tak, będzie dobry. Tak, kiedy to wszystko mamy? Trzeba nam jeszcze kupić parcelę. Więc kupujemy. Nie wiem, na co nam to, ale tak, no. We'll check on those numbers while you listen to some music. Attention. Your finger is not a toothbrush. Palec nie jest szczotką do zębów. Pamiętajcie sobie o tym. A, jeszcze salę wygodową długo muszę. Nie wiem, czy dobrym pomysłem nie będzie przeniesienie pomieszczenia. Ja chyba dobrym pomysłem będzie je podnieść i umieścić w osobnym budynku, jak już tak go tutaj wstawię. Długo to będzie trwało?
Na szczęście nie, dobra, dobra. Zanim spocznie swój wyrok, spełnić wszystkie warunki zostały spełnione. Tak? Dobra. Ogłoszenie. Kampus stał się większy. I oznacza to bezpośrednio, że lepszy. Takie prawdziwe. Okej, tutaj wielka aula. Wykładowa, czy tam hala wykładowa, jak zwał tak zwał. Okej. Dajcie chwilę, czy da się zmieścić w drugie? A dobudujmy jeszcze jedno, bo chcemy mieć tak naprawdę super. Dobrze, tak nazwę. Duże. To musimy teraz. A, nie, 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 nie całe pomieszczenie. To trzeba trochę bardziej. Tak. Jeszcze tutaj mamy pięknego, co przydałoby się zrobić. Okej, okay, oczywiście. Jego. Trzeba. Jakby inaczej. Ja ci na wszelki wielki. Jeśli nie wiesz, gdzie twoja klasa, czy naprawdę warto by tam iść? Żeby było tak ciekawiej, to stawiamy tego typu jeszcze tutaj ozdoby. Chyba nic więcej nie mam do dodania tak na teraz z tych moich dostępnych rzeczy. Tak, no, taka salejka. Chociaż salejka, salka będzie. Nie będzie można właśnie sobie oglądać wszystko i słuchać wykładów czy coś. A jedne co tylko, ewentualnie to. A to okno bym usunął, to jest aż nawet za głupie na mój gust, więc tak. Chyba wszystko mamy gotowe. Konkretnie prawie wszystko, bo jeszcze jak przy tym jesteśmy, to chociaż. Tutaj bym takie. Chociaż łazienki dobudował. Nie mówię, że wielkie, ale. No, zawsze chociaż powiedzmy. Dwa kibelki i umywalka. Oraz, żeby nie było płynu do dezynfekcji. Kaktus. Dobra, dobra. Nie jest to idealne, ale na razie tyle. Chociaż chwila, jestem idiotą. It's funny how your routines can change after all these years. Lately, I've been enjoying a bowl of hog logs in the morning. It's true what they say in the advert. There just wasn't enough pig in my morning. This next song is for the hog log lady. Dobra, dobra, dobra. Dokończymy? I okej, biblioteczka zrobiona. Asystenta do tego. Okej, szybko się ogarnię. Asystenta, bibliotekarza. Możesz być ty. Nie jest może idealny, no, ale niech będzie. I coś jeszcze? Chyba jeszcze przyznajmy. I zaczynamy. Nowy rok. Czy spocząć z takimi kursami? Tak, chcę zacząć z takimi kursami, więc jej. O. Piękne, piękne. Skaj, zwyczajnie. Wirtualna normalność, co z nim chce. Jedno co tylko tak myślę, to można by było jeszcze. Nie mówię od razu, ale. Właśnie myślałem, czy by też tutaj do dormitorium nie postawić niewielkiego. Niech tutaj to wszystko żyje swoim światem. Mamy tutaj właśnie takie niewielkie pokoiki, też im dostawimy. Żeby potem nie płakali, że no. Że nie mają tu gdzie spać, czy coś, i wszyscy muszą się tam kisić. Jakkolwiek kuszące jest umieszczanie po 5 czy 6 w jednym łóżku, tak jak sama gra sugerowała, tak. No, powiedzmy, że w ramach możliwości chciałbym tego uniknąć. Budujemy sobie spokojnie takie rzeczy. Łącznie z łóżeczkiem dla zakochanych na wszelki wielki. Czy nie wiem po co to coś takiego. Miłość jest przecież na uniwersytecie zakazana. Każdy wam to powie. Ale tak, takie coś no, powinno wystarczyć im na początek. Ładny, malutki pokoik. Dobrze, proszę, powrócimy do szpitala. O, i przy okazji mam tu kolejnego nowego typa studentów.
I tu mogę powiedzieć, że jest to bardzo interesująca osobistość, gdyż jest to... o ile sprawdzę teraz dokładnie? Bogacz. Proszę, wydaje pieniądze na coś, co tylko chce, jeśli dobrze mu się wiedzie. Czasem nawet przekażę je jakiś datek, że zostaj masz czego. Czy tak... Warto go zadowolić, bo w ten sposób będzie nam dawał dużo finansów. I muzyczka nadal w pierwszej klasy. Do przeglądania archiwów, zbiory biblioteczne. While walking home, I was chased by a tree by a group of students barking like dogs. I went into a primal state of self-preservation, hissing at them like a feral cat. I've learned since that it was some kind of initiation for a society. Oh, I suppose now that I know it was a joke, I can see the funny side. Ha, young people, eh? The terrifying scamps. Pewnie zapomnę o najważniejszym, czyli jeszcze o automatach. No i o kaktusie na środku. Może jakąś ławeczkę tutaj gdzieś. W jakiś sposób. Jak mówiłem, nie jestem może mistrzem w projektowaniu takich rzeczy, ale jak już zaprojektuję, to mam nadzieję, że będzie ładnie. No i tutaj. Zobaczmy, co się dzieje, bo na razie tutaj za dużo się chyba nie robi. Okej, on tam siedzi i... A, kolejka kurska. A tutaj... Oj, chyba mu niedobrze trochę. Czy to jest tak, to jest Queen. Okej, no, to te zajęcia jak na razie nie wydają się aż takie interesujące jak poprzednie. Okej, no. Sztuczna rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, symulacja w symulacji, jak zwał tak zwał. Może być interesującą rzeczą, aczkolwiek, no, niekoniecznie. Najciekawszą. Patrzmy od razu, jak tutaj. Coś tu jest nie tak? Bo jest jakieś ogłoszenie, że... A, za małe. Za małe pomieszczenie, dobra. Ulewam je trochę. To jest? Aha, okej. Okay. Pierwsza gwiazdka. Jej. Dobra, pierwsza gwiazdka. To musi być dla ciebie szalenie ekscytujący moment. Mieszkańcy Fresh Lake mają teraz kolejny powód do dumy. Po swoim kanale rzecz jasna. Tylko pozazdrościć. Serdecznie gratuluję i tak dalej. Tylko się teraz nie rozleniwiaj. To dopiero pierwszy krok i twój pierwszy kampus. I szczerze mówiąc, widać to po nim. Jednak ja będę kontynuował. Okej. Dobra. I na razie tak akceptujemy. I tak musimy poprawić tu co niektóre rzeczy. I takiego. I zaraz może będzie miejsce dla większej ilości, tylko... Zanim coś to chcę właśnie jeszcze to wszystko poprawiać, bo mam taką wenę, najprościej mówiąc. I żeby zakończyć to wszystko tak na perfekto, to co musimy zrobić jeszcze w sumie? Bo tak myślę, średnia wartość 70% z dormitorium? Okej, osiągnij następujący poziom kampusu. 9, 10 celów osobistych. U, coś nie tak? Mega chwastów. Okej. Akceptuję. To zaakceptuję. Okej, boks komputerowy. Okej. Czas na te biblioteczki, ale no... Nie mam zamiaru niczego zmieniać. I coś jeszcze tutaj gdzieś miałem zrobić? Chyba tak, bo już trochę się gubię. A, miałem tak, przecież to miejsce ulepszyć. Wstawić? Dobra, wstawiając im automaty, najłatwiej będzie.
Dobra, w 7 kampusu. Jej, udało się. Coraz lepiej. A muzyka nadal wspaniała. I dzień otwarty z scjentografii. A, jeszcze muszę zarobić 150 tysięcy, co prawie ciężkie nie będzie. Dormitoria mogę jakoś ulepszyć w sumie? Łatwo? Chyba niestety nie za bardzo. Tak, niestety smutne, jednocześnie prawdziwe. Tak, dla tych, którzy jeszcze studentami nie są, ani nic z tego typu. Niestety, czas wolny, w szczególności podczas roku akademickiego, jest plusem rzadkością, na który... Nie wiem, czy można... A, 20, no tak. 20 studentów, jakby inaczej. Mam lepszy pomysł. Poszerzymy im to jeszcze trochę, niech się cieszą. Chcę budować ścian. I co z tym? Jeszcze dwie rzeczy, to tak, tak i tak. Tak. Najpierw tak zrobimy pięknie. Teraz kiedy to już jest poprawione. Things are looking cold on the pointy mountains. You might want to wear a second pair of shoes. I suppose skis are technically a second pair of shoes. What they lack in terms of providing warmth, they make up for by being a lot like very thin toboggans. Play that music. No. Chciałem powiedzieć, że może coś jeszcze dodamy, ale jak widać, dwa łóżeczka są wystarczające, żeby nie musieli się przejmować aż tak. Mam tutaj ilu tym razem? 22. Okej, czyli niestety nie z mniejszej ilości studentów. Na pojedyncze łóżko. Okej, udało się. Ławka parkowa. A co, dodatkową ławeczkę dostaniecie? Tutaj taką sobie. Patrzcie się. I tak, w sumie nie wiem, co więcej powiedzieć o tym wszystkim. Być... Czy to nie dzieje? Naprawdę takie fajne, relaksujące. Jest ciężki dzień. Albo chcę się po prostu pogadać głupoty o niczym. Coś... budka z kawą. W telewizji znajdzie zawsze kupują coś pysznego w tych wypasionych sklepikach. Chcesz, by było jak w telewizji. Okej. Da się tu na zewnątrz postawić? Można. Okej. W przypadku budkę z kawą... Nie wiem, gdzie postawić budkę z kawą. To jest dobre miejsce. Takie akurat. Byłem chyba tam też pracowników. Teraz się ogarnię. A, asystenta. Okej, zaraz się załatwię, jak już mówiłem. No dobra. To tak, asystenci. Czy mamy jakichś dobrych? Jest idealny, więc trudno, ale niech będzie tu. I gdzie jest jeszcze jakiś inny wspaniały? Dobry, więc bierzemy najcieńszego. W ogóle patrzcie, coraz szczęśliwsi są ci nasi. Tak, coraz lepiej tutaj.
poziom zadowolenia. The competitive element is one thing, but it's also great training for when something goes wrong at home. After all, with the right attitude and a little experience, there's no problem. You can't make worse. No, nic tutaj się nie dzieje. Tutaj też nic nie dzieje. Plaga questów. W sumie nie mam nic więcej do dodania. Po prostu zdobądźmy te trzy gwiazdki i będziemy prawdopodobnie na tym kończyć kolejne spotkanie. Okej, ktoś tutaj się bawi sprzętem. Była kosteczka oczywiście, omnomnom, bardzo smaczna. Cele osobiste za bardzo nie wchodzą. I co potrzeba? Okej, głupie. Tekst ciki, ale okej, chcesz zakrzywioną ławkę, to... Nie, jeszcze zakrzywioną ławkę. Nawet powiem, że tutaj naprzeciwko tego je ustawimy. Krzywiona w tę stronę. Tak, wiem, że pewnie niektórzy by chcieli zabić za to, jak to przygotowałem, ale no, i czy to jest to? To może? Dotąd. Bardzo daleko. I nie ten typ trawy. Ale widać, że ładnie można fajnie właśnie sobie tutaj kolorować tym wszystkim. Jakkolwiek dziwnie to ma wyglądać. Damy radę kiedyś może zrobić idealną, piękną szkołę. Jednak nie będzie teraz, bo nadal jestem jeszcze zbyt rozliniowy. To szybko zamykamy. Teraz poziom kampusu. Ja bym zwiększyć poziom kampusu. Poza tym, że ewentualnie naspamimy tutaj teraz jakimiś dziwnymi rzeczami. Będę się cieszył. Okej, okay. To jest dziwne. To jakaś taka ławeczka tutaj może też, żeby zderzyć trochę tych hot dogów. Jeśli da, to plakietki, że uwielbiam Two Point. To prawda, wszyscy raczej... Ja mi jakiś cel kariery. Nie wiem, o co z tym chodzi. Nie, dobra, poziom kampusu to nie jest poziom tego budynku. Dobra, i teraz... Coś tam... A, dobra, niech będzie, niech przychodzą. Cel kariery. A, okej, okay, podnieś poziom 100 studentów na kursie scientografia. Okej. Jasmine Odyssey has everybody talking after sharing an image of a spatula. I mamy też kolejny poziom, więc jest dobrze. Cryptic suggestion of music to come, or simply a kitchen-based mistake. It's hard to say, but what is clear is that we'll be discussing it for days. Tak, dni otwarte, ten, wirtualna normalność, a ci biegają byle gdzie. O, tu gdzieś mój książkowy? Chyba? Tak. Chyba to był mój książkowy. Oj, i tak, tak, zdecydowanie to był mój książkowy. Mój książkowy. Dobra, nie, to nie było tym razem nic poważnego. I coś tu jest ważnego znowu. Drzewo genealogiczne. Trochę tęsknię za drugim domem. Byłoby odjazdowo, gdyby udało ci się zobaczyć jakieś niebrzydkie posłanie. Okej. 15 coś co kudosów tajemniczych, ale niech będzie. I drzewo genealogiczne, nie wiem, kogo jakieś. Czego postawimy, niech się cieszy gościu. Mamy nowa gitara. Jeszcze.
A, nie można dotrzeć do umieszczonych, do obiektu. Dobra, to już to przenoszę tutaj tym razem. Jaka chwastów, tak? To jest chyba... To będzie już standard na tych terenach. Taka plaga chwastów. No ale cóż, nie ma kwestia. I przepis to tutaj, a jakieś teorie wybuchowości. Kot siedzi w pudełku, tak, 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 wspaniałe zajęcia. Co się pięknego dzieje. Nawet jeśli to nadal nic nie wiemy. Widzimy. Aha. Coś się zbugowało chyba. Dobra. A ta wirtualna normalność, czy tam jakoś takoś, no, dosyć nudna się wydaje w porównaniu naprawdę z tymi innymi elemencikami. Niektóre oceny są osobiste i personalne, no. Że tylko niektóre? Ale okej, okay, rozumiem. Bo student covidowy niestety aż za dobrze rozumiem, że nie wszystkie oceny wszystkich osób jest, no to jak to się nazywa, są personalne. Nie będę tu mówił konkretami, ale tak. Dużo się słyszy po prostu o takich rzeczach i pies mi za co szczekać. Super po prostu. Okej, ja jakoś tam tego psa uspokoję mu chwilowo. A ci znowu. Playing us out, we've got an absolute firecracker. Good night. Dobra, dobra, to jest Kolumb? A nie Kolumb, Klump, okej. Okay. Kwiatki ktoś chce po prostu. Ładnie kwiatuszki postawiamy, bo akurat jest idealne miejsce dla nich. Niech się cieszą. Tak, zaraz będzie druga gwiazdka zdobyta. Tutaj też pewnie zakończymy to wszystko, bo nie będę ukrywał, nie ma co siedzieć aż za długo. O, przy okazji wykład z wirtualnej normalności. Wykład na pierścionek, jakieś dziwne kwestie. Tak, tak. Oczywiście. Piękne. Wykłady są piękniejsze niż to, co było tam normalnie. Przy okazji widziałem ten piękny telefon, stary. Tak. A, ktoś coś jeszcze chce? Przy okazji szybko. Automat z mięsnym wróżem. Czymkolwiek mięsnym wróżem. Zdjęcie tutaj. Cieszcie się. Dobra, dobra, znowu plaga chwastów, o której mogliby nie informować. I plakarz z nietoperzem. A, blokuję im. Niech się cieszą. Niech się cieszą. Niech wiedzą, jaki ze mnie dobry zarządca. I no, mamy już połowę. I tak, od razu mówię, wiem, że wiele osób mogłoby teraz myśleć o tym, żeby robić tu cięcie czy coś. Ale to mija się z celem trochę. Bo ta gierka właśnie jest o tym, żeby stawiać te rzeczy, żeby tam obserwować. Fajne miejsce, no tylko powiedzmy z biurka. Tego kosza będziemy musieli sprzedać, bo blokuje ostatnią ławeczkę. Tak, na przykład. Jest najładniejsza, nic najbardziej kreatywnego, ale no. Przynajmniej sobie trochę upiększymy. Myślę do szpitala, tutaj nie czuję takiej potrzeby do bycia dziwnym trolem non-stop i śmieszkowania. Obecnym studentem. Dlatego, że jakoś tak gra do mnie przemawia na jakimś innym poziomie, to nie tylko dlatego. Ale tak. Jeśli nie teraz, to kiedy indziej, później. Ale chciałbym właśnie... się nazywa. A, zacząć robić naprawdę tutaj fajne te szkoły i z wyglądu, i z pomysłu, ale przy okazji tak... akademicki dobieg końca. I wymagania kampusu są coraz większe. No i właśnie tak, w typu kwestie. Studenci, którzy kończą, 0. 30 jeszcze jest dalej, średnie wyniki 81%, wspaniałe. To usunięcie, nikt nie przerwał, nikt nie zepsuł. 72%, czy... prestiż, okej. Okay. I dostaliśmy nagrody wybór studentów.
Jestem naprawdę wzruszony. I Campus Roku. Miło, miło to widzieć. Co prawda jest pełno kategorii, których nie dostaliśmy, jak dużo towarzystwa. Ja wiem, lider sceny klubowej. Campus. A przecież tam są jakieś badania, co jeszcze nie możemy. Najlepsze procentowanie wśród wszystkich kampusów. Nagroda przyznawana kampusowi, przy którym wszystkie inne wyglądają co najmniej niepoważnie. Świetna robota. Jak się... Okej, okay, nie. Już rozumiem. Dobra, no udało się. A? Brzydko jeden niespotrzebny asystent? Co? Czy ktoś... pracy? Nie, okej, okay, nie, wszystko jest w porządku. Okej, okay, wymogi się zwiększyły. Nauczyciel wirtualnej normalności, jakiś tutaj też siedział. I laboratorium VR trzeba dobudować. Już nie ma nagle personelu? Aż to było dziwne. Się tym zajmie, na pewno jestem tu pewien. Nie, mam nadzieję, że mnie słyszycie u mnie w mikrofonie, ale... coś... do czego zaczął frajerwerki puszczyć. Tak, tym... Dobra, mniejsze. Znajdziemy jakiś sposób chyba na buchnięcie tego jeszcze. Tę ławeczkę przeniesiemy, powiedzmy, tutaj. Ta budka z hot dogami... nawet chyba ci tutaj. Wiem, że dziwne miejsce, ale tak. To może niewielką salkę byśmy tutaj zmieścili. No. Będzie najładniejsza, najlepsza, ale przynajmniej będą się mówić. Bałem. Kampus spełnia wymogi. Więc tak, to będzie robione dosłownie, no. Trochę po kosztach, ale tak przynajmniej będzie. A frajerwerki coraz... I tak to jeszcze zrobimy. Więc mamy wszystko spełnione. Rozpoczynamy rok akademicki. Ja przejść punktów pytania. Chyba nie do końca rozumiem. Kwalifikacje wyższe. Działa, ale tak, tutaj tak samo. Jest lepsze. Chyba nie będziemy nic na razie zmieniać. Nie czuję potrzeby. Więc rozpoczynamy rok w taki sposób. To jest śmieć. I udało się. Kąpiel wyczyniona. Piękne. Ale tak, twój kampus z pewnością wyglądał lepiej niż przedtem, ale teraz tak sobie myślę... można było się bardziej postarać za pierwszym razem? Przemyśl to, czym pomyśl o tym. Okej, okay. New students should make a good first impression. No pressure. Dobra. Czyli mamy wszystko z głowy. I jak mówiłem, chyba na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie.
W następnym odcinku pójdziemy już na nową uczelnię, zobaczymy nowe mechaniki, a to wszystko się stanie. Dobrze, kurs do poziomu 4. Okej, to będzie wymagało trochę więcej. Naprawdę kliknę odrzuć zamiast akceptuj. Dobra. Ale tak, mniejsza z tym. Naprawdę kończymy po prostu, więc no, trzymajcie się i hej.